Świadkowie historii. On należy do środowiska drobnoszlacheckiego. To nie ma, co do tego wątpliwości. To jest szlachcic. To jest polski inteligent. To jest człowiek, który ukształtował się na polskiej prowincji, ale uczył się w polskim mieście. I jest, moim zdaniem, jest dość klasycznym typem polskiego inteligenta, który po to, żeby zyskać wykształcenie, przenosi się do miasta z bardzo małej miejscowości. Jego ojciec oczywiście nie był rolnikiem, no ale żył w społeczności wiejskiej. Czy można powiedzieć, że on był przeciętny? No wątpię, dlatego że bardzo charakterystyczne jest na przykład to, że jego ojciec podpisuje się łacinką na akcie chrztu prymasa, który jest sporządzony w języku rosyjskim. Wszyscy inni podpisują się cyrylicą, mimo że nie byli Rosjanami. Jeden Stanisław Wyszyński podpisuje się łacinką, czyli krótko mówiąc alfabetem łacińskim po polsku się podpisuje. Oni, ja podkreślam, oni wysyłają młodego, bodajże 10-letniego chłopca do Warszawy, do najbardziej wiodącego gimnazjum w całym mieście. To nie jest prostak. To są, wybiera nie swoje diecezjalne seminarium, ponieważ szuka wyzwań intelektualnych. Nie kieruje się do Płocka. Kieruje się do Włocławka. Dlaczego? Bo tam jest ambitniejszy program. Bo tam rządzą ludzie, którzy są wiodącymi wówczas intelektualistami katolickimi, między innymi ksiądz Idzi Radziszewski. To jest opowieść o prostym chłopaku z pogranicza Podlasia, tylko to jest opowieść o człowieku, który wywodzi się z polskiej prowincji i głęboko ją przeżywa pozytywnie, ale dąży do maksimum wykształcenia, formacji. On jest odpowiedzialny, chce być liderem. Byśmy w dzisiejszym języku powiedzieli. On chce być odpowiedzialny za wspólnotę, bo tak traktuje kapłaństwo. Zarówno w znaczeniu nadprzyrodzonym, jak i w znaczeniu społecznym. Dla niego kapłan jest nie tylko duchowym przywódcą. On jest też liderem społecznym, jest odpowiedzialny za wspólnotę. Ja bym był bardzo ostrożny, nie żyjemy w świecie komunistycznym i na szczęście możemy jasno powiedzieć. Polskie elity są bardzo zróżnicowane. Nie zawsze elita jest elitą majątkową, ale prymas Wyszyński nie należy do nędzy, nie wywodzi się z nędzy. Wywodzi się z skromnego środowiska, ale bardzo świadomego i bardzo odpowiedzialnego i bardzo ceniącego wykształcenie. Nie wiem, czy można powiedzieć o tym, że prymas Wyszyński jest ambitny. Ja bym powiedział, że jest odpowiedzialny, dlatego że ambicja sugeruje, że on jakby kształci się po to, żeby budować swoją karierę, realizować jakieś prywatne cele. On raczej myśli o służbie. To jest konsekwentnie przez całe życie on myśli o służbie. On chce służyć, jak najlepiej służyć. I szuka w swojej kontakcie z Bogiem, szuka tego, jak najlepiej służyć, a z drugiej strony jak zrealizować swoją odpowiedzialność za Kościół, za naród, także za swoją rodzinę, za ludzi, którzy go otaczają. To jest człowiek, który szuka wyzwań, ale nie po to, żeby zaspokoić jakąś własną, prywatną ambicję, tylko szuka po to, żeby być bardziej pożytecznym, lepiej służyć, być bardziej dla innych. I to chyba jest autentyczne, to znaczy ja nie widzę tutaj nic sztucznego. W tej konsekwentnej postawie prymasa Wyszyńskiego, która zmienia owszem swoje formy w miarę upływu czasu, ale generalnie rzecz biorąc skupia się właśnie na tej postawie. Prymas Wyszyński był bez wątpienia człowiekiem, który wszedł w rolę
lidera narodu, znaczy przywódcy narodu, tak, stał się kimś, kogo nieprzypadkowo rodacy określili na wstędze wieńca pogrzebowego niekoronowanym królem Polski. Niewątpliwie tak. Mamy z tym pewien kłopot i bardzo wielu ludzi Kościoła próbuje jakby troszkę zatrzeć ten wymiar działalności prymasa Wyszyńskiego, przypuszczając, że on tak za bardzo politycznie, pachnie za bardzo polityką, prawda? To znaczy, że to jest taki podejrzany wymiar dla niektórych komentatorów, często w bardzo dobrej wierze formułujących swoje opinie. Ja mam do tego inne podejście. Moim zdaniem, patrząc na to, jak prymas sam na to spoglądał, trochę spoglądał z jednej strony w poczuciu dobrze realizowanej zasady pomocniczości, to znaczy, krótko mówiąc, ponieważ naród był pozbawiony narzędzi artykulacji własnych potrzeb, własnych interesów, własnych celów, cech wreszcie, no to wszedł w rolę polityka, próbując i w jakimś sensie wesprzeć swoją wspólnotę, za którą się czuł jako jej członek odpowiedzialny, wejść w tę rolę, ponieważ miał do tego narzędzia, ponieważ miał jedyną strukturę społeczną, która była w stanie w jakikolwiek sposób, niedoskonale, ale jednak artykułować polskość, tak? Polskie potrzeby, polskie oczekiwania, polskie dążenia. Natomiast nie zapominał, nigdy nie zapominał o tym, że jest przede wszystkim człowiekiem Kościoła. I to, że pełnił funkcje polityczne, a niewątpliwie negocjując z władzą, kształcąc młodych Polaków, pełnił takie funkcje. Pełnił funkcje polityczne, ale pełnił nie dlatego, że dążył do tego, tylko dlatego, że takie zadania pokazała mu opatrzność, to znaczy takie zadania stały przed nim jako najbardziej eksponowanym Polakiem swojego pokolenia, który nie był zależny od partii komunistycznej, od Moskwy. To jest przyczyna, dla którego on wchodził w rolę polityczną. Nie ambicje osobiste, nie odczytanie własnego powołania jako powołania politycznego, jako powołania polityka, tylko konieczność. Potrzeba, świadomość, że odpowiedzialność za naród i za kościół lokalny także wymaga od niego także pełnienia funkcji politycznej.